Piątkowe popołudniowe łowienie. Oczywiście poszukujemy płoci. Dla odmiany dzisiaj boland, Bogusława Bruda z gliną. Bolanda będzie tylko pół kilo. Glina i kolendra mielona. A drugi zestaw, jeżeli nic się nie będzie działo na jednej linii, zanęta zamrożona z zeszłego tygodnia, Marcela. Tam jest Pinka, Jokers i tak bardziej leszczowo. W ostatnim odcinku pokazywałem, jak ona była zrobiona. Ciekawy skład. Ogólnie w środku kukurydziane, widzę konopie, słonecznik, mączka z orzechów ziemnych, łuska kakaowa, substancje aromatyzujące. No zobaczymy. Już zanęta domoczona, teraz glina na 2 mm i zaraz zobaczycie efekt finalny. O, nie jest to jakoś bardzo sklejone, ale może atomizerem jeszcze nad wodą spryskamy i będzie git. Plus pójdą robaczki w nie za dużej ilości. No i powstała nam taka bardzo sympatyczna mieszanka. Sobie teraz zapakujemy. Jutro będzie nad wodę. Wszystko już czeka, jeszcze tylko kuzo dojdzie. Zanętę jeszcze domoczę. Tą zanętę domoczę jutro nad wodą. I oby się udało. Trzymajcie kciuki. Trochę się na rybkach było w tym roku. Moje krzywe pismo. Noworęczna, praktycznie co tydzień. Nie wszystko wpisywałem, bo też były komercje, prawda? No. I po co to? Cześć, witam wszystkich, Siwy Feeder z tej strony. Powtórka z rozrywki, czyli zawalna dzisiaj w poszukiwaniu płoci. Może się uda tej zimy, jesieni dorwać jakąś płoć. Jeszcze jadę w korkach wrocławskich do Fishing 24 w celu pozyskania ochotki i kupienia tam kilku rzeczy. Jest przed czwartą, więc myślę, że na zawalny spokojnie będę po piątej, koło piątej, bo no to co się dzieje to jest jakaś rzeźnia przed świętami plus piątek, no to wiadomo. No co, oby weszły te płocie, tak? Oby weszły, trzymajcie kciuki. Mogą być też fajne leszcze, takie ponad 60 cm, to będę wtedy zadowolony, bo 50 mnie średnio interesują, aczkolwiek każda ryba, byleby się nie nudzić, będzie wtedy fajnie. Koledzy siedzieli jakoś w środku tygodnia, 2 czy 3 dni temu, mniej więcej tam nawet było ponad 10 osób. Wiem, że dwóch połowiło dosyć tak no nieźle. I płoci, i leszczy, bardzo tego było dużo, no ale też wiem, że z 10 osób przesiedziało po prostu na zero, więc nie każdemu ta ryba podchodzi, trzeba na nią znaleźć sposób. Mam nadzieję, że się mi dzisiaj po prostu uda, czas mnie nie ogranicza. Będę z Kamilem i jeszcze jacyś tam znajomi mają przyjechać, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Do zobaczenia nad wodą. A jeszcze jedna kwestia, no 10 minut ponad przyjechałem, 100-200 metrów. Temperatura znacznie się podniosła we Wrocławiu, chyba w całym kraju. 15 stopni na plusie dzisiaj było, obecnie jest chyba 13, więc nie wiem co to będzie. To nie jest płciowa, tłusta pogoda. Zobaczymy. Dobra, jesteśmy. Jest po piątej. Tutaj siadamy z Kamilem. Zobaczymy. Tutaj podobnie ostatnim razem też byłem. Tam dalej nie idziemy, nie chce nam się. Dzisiaj taka artyleria, koszyki dystansowe, zanęta, konopie, ugotowane już Jokers, ochotka hakowa, znaczy hakowa, Pinka, trochę taka już z dupy, białe. No, zaraz będziemy łowić. A tu Kamilek, kurce robola. Kamil, właśnie powiedziałem, że jesteś kurce robola. Tak właśnie, kurwa, człowiek z pracy, kurwa, na ryby jedzie, siwy tylko potrafi wyciągać. Kamil mi tu pewnie złoi tyłek. Takim koszyczkiem będę łowić, też nęcić. Moja tablica świetna. Teraz może pokażę. No. O, do szczytóweczka. Własna robota. O, teraz. Zobaczcie wiadro Kamila. Na grubo. A ja właśnie inaczej. Bez robaków praktycznie w ogóle. Sama glina z domieszką zanęty. No ale Kamil będzie łowić. Mistrz szkoła, nie? Nie, Siwy będzie łowił. Jest okej. Okay. Siwy się w końcu nauczy. No może, może. A ładnie pachnie. Bolanda też masz, nie? Karmel? No i git. Przetarłeś już przez sito. Ale będziesz mieć. Oby brało, mam nadzieję. O, pokażę. Kamil dzisiaj na takim siedzeniu. Ile to siedzenie ma lat? Ile to siedzenie ma? 24 lata. 24. 24 lata. Zobaczcie, glina wiążąca. Pyk, 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 Coca-Cola. Wędeczka. Co to jest? Alux. Alux. S7. Dobra. Podpórkę ode mnie pożyczył. Zawsze ode mnie coś pożycza. I tutaj tablica z Browninga. Słabo świecą te LEDy, ale można sobie coś własno. Bo tam jest łabędź, już go musieliśmy przygonić. Zaczynamy zaraz. Dzisiaj pełno wypadków. Ludzie normalnie nie myślą na święta. To co się dzieje, szok. Dobra, po wstępnym nęceniu zaczynamy łowić. O, tak to się prezentuje. Pięć, 10 minut i oczywiście u Kamila pierwsza ryba. Leszczyk? Jak nie wiesz, ty tyle łowisz, to powinieneś wiedzieć. Leszcz, no. A, taka 35, nie? Krąb taki tłusty, wielki. Grzegorz przyjechał i krąpika na dzień dobry wyciągnął takiego. Ja oczywiście zero standardowo. Łowimy dalej, nie? Tak jest. Się śmiejemy, że płocie biorą przy płocie. Grzegorz taką wyciągnął. Ładna. 3 dychy na luzie, nie? Myślę, że tak. No. Ja oczywiście zero. Donęciłem, lekko się przeklipowałem. Kamil tam z 7 krąpi, czy z 8, jakiegoś leszcza. Bawimy się dalej. Kamil ma pierwszego leszcza, a tak były same krąpie. No może to jest dobry prognostyk, nie? A u mnie wędka jak zaczarowana. Z 2 puknięcia i tylko tyle. Normalnie jestem zażenowany. No jest taki krąb w końcu. No, przy przesuwaniu zestawu mi zaatakowało. Po tylu godzinach. No, Kamil ładny świniaczek. No już taki z 6 dyszek może być. Z tej strony. O, ten wpadł. Ale chuj podpływ. Okno daleko. Piękna ryba. Już po łowieniu więcej nie kręciłem, bo w sumie nie było sensu. No słuchajcie, dramat. Jest dramat naprawdę na 3 osoby, czyli Kamil, Grzesiek i ja. No spadło może tam niespełna 20 ryb, może z 15. Kamil numer 1 dzisiaj. Mniej więcej 10 ryb, w tym ładnego takiego leszcza z 6 dych. Jednego leszcza chyba miał tam takiego, no, do tego miał jeszcze właśnie jednego leszcza takiego małego. No i same krąpie łowił, takie 30-35 cm. Grzesiek same krąpie też takie około 30 cm, miał tam chyba z 5 sztuk, czy z 7, jakoś tak. I płoć wyciągnął 33 cm, a ja jednego krąpia i 2 spięte ryby. Niestety pierwszą rybę spiąłem, później tego krąpia dołowiłem i na końcu już łowiłem, sobie przerzuciłem się tak, no bo widziałem, że woda bąbluje dosyć blisko brzegu, tak mniej więcej na 20 metrze, więc przerzuciłem się na 20 metr, zamnęciłem tam 2-3 koszami, no i też na przesuwany zestaw zaatakowała mi ryba, to chyba była płoć, bo już ją widziałem, no ale od odwinęła się przy brzegu, pociągnęła dwa razy mocniej, no i niestety też się spięła. Ja łowiłem na początku na 40 metrze, więc najdalej, chłopaki tak mniej więcej na 30. Wszystko już było, kotka, Jokers, Pinka, biały, no już na tym haku lądowały cuda tak naprawdę. Jedynie kastera nie miałem, ale no nawet jak na Kamila to też, wiadomo, złapał tam kilka kilo ryb, można powiedzieć, ale to nie było, znowu to nie było to. Wiadomo, super atmosfera, fajnie się działo, sporo historii wędkarskich. To jest właśnie fajny wędkarstwo, że sobie siedzimy i odpoczywamy, aczkolwiek no jedna ryba na prawie 6 godzin siedzenia, no to słabo, nie? Aż lekka podłamka, można powiedzieć. Następnym razem będzie lepiej, zawsze powtarzam. Oczywiście i tak za tydzień pojadę, i tak pojadę pewnie, bo jakoś ten koniec roku trzeba zakończyć takim miłym akcentem. Nie wiem jeszcze, gdzie pojadę. Jest po północy, kurczę, jestem, powiem wam, zmęczony. No i chyba tyle. Zostaw łapka, zostaw suba. Sorry, że nie było ryb, ale tak czasami po prostu też bywa. Wszystkiego najlepszego, pozdro, yo.